Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy pączki z ciasta francuskiego z bitą śmietaną. Do przygotowania tych pączków potrzebować będziemy 2 opakowań ciasta francuskiego 2 razy po 300 g oraz 1 jajka. A dodatkowo potrzebujemy cukier puder do posypania oraz około 1,5 litra oleju rzepakowego do smażenia. Na blat lekko obsypany mąką wykładamy pierwsze opakowanie ciasta francuskiego. Rozwijamy je i zdejmujemy papier. Uprzedzając Państwa komentarze, powiem tylko, że te ręce nie są moje, a mojego męża. Po rozwinięciu ciasta francuskiego, zdjęcie papieru, lekko wałkujemy je. W ten sposób je wyrównamy i wyprostujemy. I możemy teraz już tym jednym jajkiem rozwiązanym, jak Państwo tu widzą, posmarować dokładnie całe ciasto francuskie. Teraz możemy nałożyć drugi placek ciasta francuskiego, lekko docisnąć, wyrównać. Rozwałkować, jeszcze wyrównując i rozciągając leciutko. I tak przygotowane ciasto zostawiamy na około 10 minut, żeby dobrze się oba kleiły. Po tych 10 minutach szykujemy sobie jakiś przyrząd, którym będziemy wycinać pączki. Byśmy użyli szklanki o średnicy około 8 cm. Podczas tego wycinania wycięliśmy 15 sztuk pączków, natomiast ciasto, które zostało, niestety już się do niczego nie nadaje. Formy na pączki gotowe, wobec tego zajmujemy się smażeniem tych pączków. Bierzemy sobie garnek, tak jak Państwo tu widzą, wzięliśmy z szerokim dnem. Nagrzałam olej do 170 stopni Celsjusza. Do garnka zmieściły mi się 4 sztuki tych pączków i smażę je z każdej strony tak po około 2 minuty. Proszę Państwa, po około, dlatego że wiadomo, inna temperatura oleju, inaczej będą się smażyły pączki. Wobec tego musimy po prostu patrzeć, aż one ładnie się zarumienią. Jak Państwo widzą, urosły również, napęczniały. I kolejne 2 minuty z kolejnej strony. Po usmażeniu wyjmujemy pączki z oleju łyżką cedzakową i
przekładamy na ręczniki papierowe, żeby odcedzić ten olej. Myśmy już wszystkie upiekli, wobec tego zajmiemy się bitą śmietaną. Żeby zrobić nadzienie do pączków, czyli tą bitą śmietanę, potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30% oraz 100 g cukru pudru. Do miski wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki, i zaczynamy ubijać mikserem. Kiedy łopatki miksera, tak jak w naszym przypadku, zaczną zostawiać wyraźne ślady, dodajemy około 100 g cukru pudru. Około, ponieważ pączki mają Państwu smakować, jedni wolą mniej słodkie, drudzy bardziej, więc te 100 g to jest takie orientacyjne. No i ubijamy bitą śmietanę na sztywno. Następnie przekładamy do worka cukierniczego z końcówką, jakimś patyczkiem albo nożem robimy nacięcie w pączku. I nadziewamy bitą śmietaną do środka. A bitej śmietany jest tyle, że spokojnie można napełnić wszystkie pączki. Przed podaniem proszę posypać pączki cukrem pudrem. Nie tylko ładnie wygląda to wtedy, ale również dodaje smaku. Zapraszam Państwa do przygotowania, smażenia, jedzenia. I takim nafaszerowanym akcentem żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.